Krzysztof Skiba zamieścił wpis, w którym zaczepił między innymi detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Ani przez chwilę nie gryzł się w język. Rozpoczął od przeszłości oponenta, kończąc na jego problemach sądowych. Krzysztof Rutkowski od dekad obecny jest w polskiej przestrzeni medialnej. Detektyw w ostatnim czasie jest opisywany głównie za sprawą luksusów, jakimi się otacza. Sześćdziesiątczterolatek uwielbia kreacje topowych marek i złotą biżuterię. Często eksperymentuje z wizerunkiem, co jest później szeroko komentowane w mediach. Krzysztof Skiba napisał o potworach medialnych. 1 maja Krzysztof Skiba opublikował w sieci mocny wpis. Skandal wokół Dagmarki, jakim od kilku dni żyje Polska, nie był pierwszą tak żenującą kampanią promocyjną osoby, która okazała się potworem. W pogoni za oglądalnością i czytelnikami, poważne gazety oraz duże stacje telewizyjne nie po raz pierwszy oddały swoją siłę przekazu, by zrobić sławy z osób, które okazały się delegatami z piekła, rozpoczął muzyk, przedstawiając swój ranking polskich potworów medialnych. Krzysztof Skiba uderzył w Krzysztofa Rutkowskiego, członek zespołu Big Cyc umieścił w rankingu M. Inaczej, matkę Madzi z Sosnowca i Andrzeja Samsona, ale również detektywa Rutkowskiego. Skiba na wstępie wypomniał mu przeszłość w zmotoryzowanych obwodach milicji obywatelskiej, ZOMO. Wiele jego sukcesów jest naciąganych, a niektóre pokazywane w serialu Łapanki na złodziei, to okrutne ustawki. Tak na serio do detektyw z telewizji potrafi złapać tylko katar. Rutkowski to mistrz autolansu, który tam wtrącił się w śmieszność. Na przykład, gdy wybuchła wojna w Iraku i szukano Saddama Husajna, zorganizował konferencję prasową, na której ze strzelbą i ochroniarzami oświadczył, że rusza pomóc Ameryce w schwytaniu dyktatora, rozpisał się rokondrolowiec. Na koniec Skiba przypomniał jeszcze o problemach Rutkowskiego z wymiarem sprawiedliwości. Myślicie, że imiennik Skiby zdecyduje się na odpowiedź?